Manko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 365. No i byłem i udało mi się zakupić, był jeden ostatni zestaw startowy, mega zestaw startowy, gdzie jest album, trzy saszetki z kartami, jedna karta z limitowanej edycji XXL i dwie karty jakby zwykłe, limitowane. No i otworzymy sobie, zobaczymy co tu nam wpadnie. Jakby, że nigdzie nie ma niestety tych bistrów. A słyszałem też, że w bistrach dość często wpada to samo. Czyli będziemy otwierać te tutaj. Te. Czy limitki zostały w środku? Nie, limitki powinny być gdzieś tu. Mamy tak, trzy. I jest, patrzcie, jest Gavi na limitce. Piękna sprawa, do tego Zlatan i Phil Foden, czyli XXL Zlatan Ibrahimowicz. Do tego Phil Foden i Gavi, więc mega fajna. No limitka Gavi'ego mnie najbardziej cieszy, oczywiście XXL-ka Ibry również. Jak ktoś potrzebuje albumu do FIFA 365, nówkę sztukę, zapraszam, z chęcią wam sprzedam. Oczywiście w tańszej cenie niż 45 zł, bo to jest logiczne, bo te karty zostawiam sobie. Ale myślę, że się dogadamy, jak ktoś będzie chciał. No i trzy saszetki do tego. Mega fajne limitki. Zobaczymy, co jeszcze w tych saszetkach będzie, albo coś fajnego wpadło, byłoby super. Titan, Skriniar, Second skin, przepraszam, i Witzel. Okej. Okay. Chyba rarki nie wpadają w ogóle, nie wiem nawet jak to jest. Zaraz sprawdzimy to na pewno, jak będę parę otwierał, czy komuś tu rarka w ogóle wpadła. Kerb Lecha Poznań. I Felix Game Changer. I Dominator Nunes. Çalhanoğlu, Benacer i Ocampos. No i ostatnia saszetka, a w niej będzie co? Nic, niestety nic. Fans favorite Jar i Manchester United lineup. I tutaj jeszcze Walker, Morata, Varane i Reinildo. No i co? I to by było na wszystko. To by było na tyle. No, trzy mega fajne limitki, bo chyba żadnej z nich nie mam. Nie wiem jak z Fodenem, ale raczej nie mam. Na pewno Zlatana XXL nie mam. Gavi'ego małego też nie miałem, więc mega fajna sprawa. No i co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Mówię, jeszcze może znajdę w jakimś sklepie ten mega zestaw startowy, to sobie kupię. No i co? Trzymajcie się. Siemaneczko. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. No i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej właśnie zestawów startowych na tym kanale, czy może jednak nie. Siemaneczko. Cześć.